Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witamy serdecznie na pierwszym z naszego cyklu webinariów, które organizujemy w ramach projektu Wizja Lokalna. Tak naprawdę jest to drugie webinarium, dlatego że do nagrania pierwszego webinarium o prawie autorskim dostaliście już linki jakiś czas temu, więc bardzo zachęcamy, żeby się z nim zapoznać. Widzę, że tutaj kolejne osoby się pojawiają, więc poczekamy jeszcze może chwilkę i zaraz zaczynamy. Dobrze, widzę, że kolejne osoby się witają. Zatem jeszcze raz serdecznie witam. Ja nazywam się Katarzyna Werner i będę dzisiaj mówiła o serwisie Otwarte Zabytki. A po mnie, w tej dłuższej części naszego spotkania, Łukasz Kowalski z Laboratorium NN z Ośrodka Brama Grodzka będzie mówił o narzędziach cyfrowych w projektach kulturalnych. Może, żeby tutaj was nie rozpraszać, i żebyście mogli skupić się na tym, co tak naprawdę jest interesujące, to ja wyłączę swoją kamerę, żebyście mogli obserwować pulpit. Albo i nie wyłączę, bo mam jakiś problem techniczny, ale zaraz to zmienimy. Teraz chwila przerwy technicznej. Proszę się nie rozpraszać, dobra. Kamera wyłączona. Więc teraz bardzo proszę wszystkich o spojrzenie na stronę Otwartych Zabytków, o której w tej mojej części prezentacji będziemy rozmawiać. Tak jak wiecie, zapewne serwis Otwarte Zabytki jest serwisem, którego celem jest zbudowanie otwartego katalogu zabytków społecznościowo tworzonego. I chciałam zgodnie z tutaj licznymi prośbami i sugestiami opowiedzieć kilka słów o tym, jak z niego korzystać. Oczywiście tak naprawdę najlepiej będzie po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania po prostu się przez to wszystko przeklikacie, ale chciałam wam na początek dać kilka wskazówek, kilka takich pierwszych kroków o tym, jak z niego korzystać. Tutaj jeszcze na naszym czacie, właśnie jak już Ewa tutaj przedstawiła, pod nickiem Centrum Surowe jest Ewa, która będzie moderować i w razie, gdybym ja nie wyłapała jakichś waszych pytań, to ona mi je przekaże i tak samo będzie też w tej części, którą będzie potem prowadził Łukasz. Więc na początek, kiedy wchodzimy na stronę główną Otwartych Zabytków, widzimy przede wszystkim wielką wyszukiwarkę. I to jest to, co tak naprawdę w tym momencie jest najważniejsze do zrobienia w serwisie, dlatego że sporo tam jest jeszcze danych do uzupełnienia, więc warto wyszukiwać zabytki, o których chcielibyśmy dodawać informacje. Tutaj sobie wybierzemy przykładowy zabytek. Ja wybrałam pałac w miejscowości Radziejów. Wciskam Enter i zaraz, mam nadzieję, wam się wszystko pokaże na ekranie. Do wyszukiwania i oglądania zabytków nie potrzeba żadnego logowania, każdy to może robić w dowolnym momencie, w dowolnej chwili. Tak jak tutaj widzicie, wysłał nam się zespół pałacowy, którego elementem jest pałac. Zaraz przejdziemy tutaj, klikamy w nazwę zabytku i zaraz przejdziemy do profilu. Wybrałam ten zabytek nieprzypadkowo, dlatego że sporo zabytków, które są w naszej bazie, występują właśnie w takich zespołach zabytków. Bierze się to stąd, że struktura tego naszego katalogu zabytków jest zaczerpnięta z rejestru zabytków, czyli z tej oficjalnej bazy zabytków. I chcieliśmy ją jak najbardziej wiernie odtworzyć w naszym serwisie, po to, żeby później, kiedy już uzupełnimy tę bazę bardzo porządnie i poprawimy te błędy, które w samym rejestrze się zdarzają, żeby można było łatwiej przekazać odpowiednim urzędom, które się zajmują, te wszystkie nasze dane, żeby, jeśli będą chcieli, żeby mogli z tego korzystać. Tutaj widzicie właśnie profil takiego zespołu. Poza nazwą całego zespołu, lokalizacją, datą powstania i numerem w rejestrze, jest, i tutaj jak widzicie zdjęciami, jest lista zabytków, które znajdują się właśnie w tym zespole, który nas interesuje. Będziemy się zajmować pałacem, zatem wybieramy pałac. Przełącza nam się widok na profil tego pałacu. Każdy zabytek
Także taki, który jest elementem zespołu zabytków, ma swój własny profil i działa on na tej samej zasadzie, co profil każdego innego zabytku, czyli ma tak samo swoją nazwę, lokalizację, datę powstania, numer w rejestrze, miejsce na opis, miejsce na uzupełnienie jakichś legend, ciekawostek i anegdot, miejsce na podanie różnych linków źródeł, tutaj jak widzicie jest to już częściowo uzupełnione, oraz co jest miejsce na uzupełnienie tagów i kategorii, które potem ułatwiają wyszukiwanie zabytków w bazie, oraz takich najważniejszych rzeczy jeszcze miejsce o zaalarmowaniu o tym, że z zabytkiem dzieje się coś złego. Może na początek zajmiemy się uzupełnieniem zdjęcia. Żeby już edytować takie rzeczy w serwisie, trzeba się zalogować. Jeśli nie mamy, można się zalogować przez Facebooka, wtedy nie trzeba się rejestrować w żaden sposób. Jeśli chce się zarejestrować, tutaj na szybko, krótko pokażę, że jest to bardzo proste, bo wystarczy podać nazwę użytkownika i swój adres e-mail i już jesteśmy zalogowani, zarejestrowani. Na ten adres e-mail przychodzi potwierdzenie naszej rejestracji z takim wstępnym hasłem, które potem można sobie zmienić, ale że ja już jestem użytkownikiem zarejestrowanym, więc tylko się zaloguję przy użyciu właśnie adresu mailowego i hasła. I już w momencie, kiedy jesteśmy zalogowani, system od razu nas umieszcza w tym miejscu, na którym nacisnęliśmy, że chcemy coś uzupełnić. Tak jak tutaj widzicie, po lewej stronie jest panel edycji tych wszystkich informacji o zabytku, które tam pokazałam wcześniej i do nich można, do tej edycji właśnie można się dostać albo tutaj wchodząc i coś sobie przeskakując pomiędzy poszczególnymi elementami, albo bezpośrednio z tej strony zabytku przy każdym klawiszu uzupełnij albo dodaj, jakby system kieruje nas w to samo miejsce. My tutaj dodamy sobie zdjęcie. Jest ten tutaj czerwony napis z informacją o licencjach. Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie zasoby, które dodawane są w serwisie Otwarte Zabytki, są udostępniane na licencjach Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, co oznacza, że jeśli dodajecie własne zdjęcia, proszę zgodę na to, żeby na takiej właśnie licencji wasze zdjęcie zostało udostępnione. Natomiast jeśli dodajecie czyjeś zdjęcie, to albo musicie mieć jego zgodę, albo jeśli na przykład bierzecie zdjęcie z jakichś serwisów internetowych typu Wikipedia czy Flickr, to trzeba się upewnić, że te zdjęcia licencji. W przypadku Wikipedii nie jest to żaden problem, bo wszystkie zasoby w Wikipedii są na tej samej licencji, to Otwarte Zabytki, ale w wypadku Flickra, czy Google Images, czy różnych innych źródeł, w których możecie znaleźć zdjęcia, trzeba na to zwrócić uwagę, żeby po prostu nie dodać zdjęcia nielegalnie. Do tego też jest nam trochę potrzebny adres e-mail, żeby w razie czego upewnić się, nasza moderatorka serwisu, w razie czego mogą upewnić się, czy te zdjęcia są, są dodane zgodnie z prawem, z licencjami. Zdjęcie dodaje się tak naprawdę tak jak zwykły plik, po prostu wybiera się odpowiednie miejsce na waszym dysku, gdzie to zdjęcie się znajduje i ono jest wgrywane na stronę. Czasem może to chwilkę potrwać, zależnie od tego, jak duże jest zdjęcie. I tutaj należy uzupełnić dane dotyczące zdjęcia. Jeśli bierzecie zdjęcie na przykład z jakiegoś innego źródła, nie jest to wasze zdjęcie, to opisujemy je nickiem autora. Ja akurat mam zdjęcie wzięte z Wikipedii, to już jak widać wpisywałam to wcześniej, więc już jest to przygotowane. Czyli podajemy nick autora albo imię i nazwisko, zależnie od tego jak autor sobie życzy, źródło i licencję, na której pierwotnie to zdjęcie było udostępnione. Jeśli dodajecie swoje własne zdjęcie, no to możecie napisać nick albo imię i nazwisko i na przykład praca własna. I jeśli chcecie to zrobić na jakiejś innej licencji, na jakiejś mniej restrykcyjnej licencji niż CC BY SA, no to wtedy możecie to tutaj wpisać. Zależy nam też na zbieraniu dat wykonania zdjęć, żeby użytkownicy potem widzieli, z jakiego okresu pochodzi dane zdjęcie, żeby widzieli, kiedy zabytek wygląda właśnie tak jak na tym zdjęciu. Warto też dodać opis zdjęcia. W naszym wypadku można krótko napisać, że jest to front pałacu.
I bardzo istotnym elementem jest też dodawanie tak zwanych tekstów alternatywnych. Tak jak tutaj możecie sobie przeczytać w opisie tego pola, są to elementy, które są czytane przez czytniki stron dla osób niewidomych. Dlatego, jeśli chcecie, żeby te rzeczy, które dodajecie, były jak najbardziej dostępne dla wszystkich użytkowników, warto i bardzo zachęcam do tego, żeby takie informacje wpisywać. Tutaj na przykład możemy wpisać widok budynku z przodu. To pewnie nie jest to najlepszy opis świata, no ale tak przykładowo, żebyście widzieli, jak to wygląda. Po dodaniu zdjęcia zapisujemy zmiany. Tutaj na górze zawsze mamy potwierdzenie, że ta akcja się udała. I możemy teraz zamknąć i zobaczyć, jak wygląda nasze dodane zdjęcie. Gdzie widzimy pole ważne daty. Wrzucamy dodaj wydarzenie. Pojawia się nam takie małe okienko edycji i tu możemy wpisać, ja już miałam to przygotowane, więc pójdzie szybko. Do danego wydarzenia można dodać też zdjęcie, jeśli na przykład była to renowacja pałacu i mamy zdjęcia tego, jak to wyglądało, to możemy takie zdjęcie dodać, które się będzie pokazywało na tej liście. I teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda po prostu do zabytku. Czyli musimy zjechać niżej i widzimy, że data się dodała. Teraz kolejną rzeczą, która prawdopodobnie będzie dla wielu osób jedną z ciekawszych funkcjonalności, to jest to, że do serwisu można dodawać też nowe zabytki do tej bazy. One są oznaczone w profilu zabytku, że jest to zabytek nie wpisany do rejestru zabytków, tylko dodany społecznościowo. Klikamy w górnym menu na pole Dodaj zabytek, które mam nadzieję za chwilę się otworzy. Ok. Ta procedura dodawania może się wydawać dosyć skomplikowaną, ale jest ona taka dlatego, że bardzo zależy nam na tym, żeby jak najbardziej unikać dublowania zabytków, które i tak już są w bazie. I tak się to niestety nie do końca udaje. Prawdopodobnie dzięki temu udaje nam się też trochę powstrzymać blowanie, żeby nagle się nie zrobiło, że jest 5 milionów zabytków w bazie, a okazuje się, że niektóre są po 3 razy, bo już tak się zdarzało, że po prostu jeden zabytek był dodawany albo były próby dodania go kilka razy i dzięki temu to trochę ułatwia kontrolowanie tego. I teraz dodamy sobie taki zabytek, który jest zmyślony, więc się nie przywiązujcie do niego. Na początku trzeba wpisać miejscowość, w jakiej zabytek się znajduje. Tutaj weźmiemy na warsztat znowu miejscowość Radziejowice. Klikamy szukaj. Na tę miejscowość wycentruje nam się mapa. Możemy sobie teraz jesteśmy i kiedy już postawimy znacznik na mapie, klikamy przejść dalej. I teraz system pokazuje nam, które znajduje się w okolicy tego naszego znacznika. Widzę, że okej, pokazało się to. Jest w bazie. I wtedy możemy go od razu uzupełnić. Czy też jest nowy zabytek, którego jeszcze nie ma w bazie w tej okolicy. I klikamy, jeśli tak, to klikamy, nie ma go na liście i przechodzimy do właściwej procedury dodawania zabytku. Tutaj z tej informacji o miejscu, w którym pojawił się nasz znacznik, system czytuje lokalizację zabytku i już uzupełnia za nas te informacje takie geolokalizacje. Na przykład nie jest to ulica Kubickiego 3, bo jesteśmy idealnie w ten punkt, tylko Kubickiego 7 albo jakaś inna, to możemy to tutaj poprawić. Kiedy to już mamy uzupełnioną kwestię lokalizacji, klikamy przejść dalej. I możemy tutaj uzupełniać informacje o naszym zabytku. My dodamy tak. Wpisujemy jego nazwę w prawe pole i
Przy tych zabytkach dodawanych społecznościowo, przy zabytkach dodawanych społecznościowo ważne jest też dodanie jakiejś informacji dla moderatora serwisu, dlaczego uważamy, że ten zabytek jest ważny. Więc nasz wiatrak jest ważnym zabytkiem młynarstwa. I dlatego uważamy, że warto go dodać do naszej bazy. I teraz przejdź dalej. I dochodzimy do miejsca, gdzie możemy dodać opis zabytku. To jest właściwie to samo pole, które potem pojawia się w profilu zabytku, więc możemy tutaj wpisać po prostu kilka słów, żeby już coś było, a jak nam coś potem przyjdzie do głowy, to oczywiście będziemy to udostępnić. Czyli nasz wiatrak jest zabytkowym drewnianym wiatrakiem 1776 roku. Możemy też od razu dać jego zdjęcie i tutaj tak samo jak w poprzednim wypadku dodawanie zdjęcia w samym profilu zabytku też jest ważna kwestia praw autorskich. Ta procedura dodawania zdjęcia wygląda dokładnie tak samo jak to już Wam pokazywałam wcześniej, więc tak samo dodajemy plik. Zaraz jak tylko go dodamy, to pojawią nam się informacje o autorze, dacie wykonania. Tu nie ma miejsca na opis alternatywny, ale to można potem uzupełnić już w serwisie. I to już jest ostatni krok. Wciskamy zakończ zawładzony zabytek i nasz zabytek znajduje się już w bazie. Po zakończeniu naszego webinarium tego zabytku już nie będzie w bazie, ponieważ jest zmyślony, więc nie. No ale jak widzicie, jest to sprawa bardzo prosta. Na sam koniec pokażę Wam jeszcze widget do tworzenia spacerowników, który jest taką chyba najciekawszą dodatkową funkcjonalnością, którą mamy w tej chwili w serwisie, który pokazuje, jak można korzystać z zasobów tej bazy. To jest taka mała aplikacja do tworzenia tras spacerowych, śladem zabytków, które są w bazie. I na przykład myślimy sobie, że chcemy zrobić spacerownik po pałacach, które są w Warszawie. W związku z czym w pole wyszukaj zabytek wpisujemy pałac Warszawa. Klikamy szukaj. I pokazuje nam się lista najróżniejszych pałaców, które nasza baza wyszukała. I teraz poprzez kliknięcie na nie, one się dodają do mapy. Tutaj wybieram kilka tak zupełnie przypadkowo. I one tutaj po prawej stronie dodają się do mapy w takiej kolejności, w jakiej je wpisaliśmy. I to jest trasa wytyczana automatycznie przez Google Maps. Nie jest to może idealne rozwiązanie, no ale najlepsze obecnie dostępne. Kolejność zabytków możemy sobie zmieniać, przesuwając tutaj tym X-em na liście i one wtedy automatycznie też przenoszą się i aktualizują na mapie. Naszemu spacernikowi możemy nadać tytuł, na przykład Pałace Warszawy. Oraz możemy dać opis trasy. Tutaj warto dać jakieś wskazówki dotyczące tego, którędy iść, na co zwracać uwagę. Taki dodatkowy opis. Nie wiem, piszę tutaj jakikolwiek tekst, żebyście widzieli potem, jak to wygląda. I teraz tak. Do stworzenia takiego spacerownika nie trzeba się logować. Można być niezalogowanym użytkownikiem, wtedy mamy tutaj opcję drukowania. Jeśli naciśniemy drukuj, to wyskoczy nam taki już jakby gotowy spacernik, który potem można brać po prostu w PDF-ie, jeśli wydrukujemy go z przeglądarki. Jak widzicie, jest mapa, jest tytuł naszego przewodnika. To poszczególne zabytki wraz z opisami, które znajdują się w ich profilach, akurat w przypadku tych przypadkowo wybranych
pałaców, tylko jeden z zabytków ma opis, w związku z czym jak widać, im lepiej opisane zabytki, tym ciekawsze spacerowniki. Tutaj jeszcze dosłownie w tym tygodniu zostanie dodana opcja, dostanie funkcjonalność, dzięki której będą miniaturki zdjęć również tych zabytków, które mają dodane zdjęcia. Mam przyobiecane przez programistów, że w tym tygodniu na pewno to już będzie w tym ogólnodostępnym serwisie. Na razie to jest jeszcze w testach, ale już to ma się pojawić, więc najprawdopodobniej na weekend już będzie można sobie zrobić przyrównanie te spacerowniki. No i na końcu mamy opis trasy, tak jak go sobie wpiszemy. Teraz tak, dlaczego jest to widget? Widget jest to dlatego, że możemy sobie ten nasz spacerownik w formie, dzięki temu kawałkowi kodu, który tutaj na dole pod spacerownikiem, można sobie wstawić na przykład na jakąś waszą stronę, jeśli by was to interesowało i tutaj rozmiary tego widgetu można sobie ustawić tutaj albo tutaj na dole w tych okienkach albo bezpośrednio w kodzie. Natomiast jeśli chcemy sobie zapisać taki spacerownik, a jesteśmy zalogowani, to klikamy zapisz i on wówczas pojawia się w naszym profilu użytkownika. Kiedy podejdziemy na górę i zobaczymy tam, gdzie jest przywitanie i nasz nick, poczekamy chwilę, aż się strona załaduje. Zobaczymy, jeszcze tego nie widzicie. O, pojawił się profil użytkownika. Mam nadzieję, że w miarę mnie słychać. Staram się bardzo, żeby było mnie słychać jak najlepiej. Wybieramy pole spadniki. I tutaj nasz spacerownik dodawać, usunąć, jeśli stwierdzimy, że nie jest nam potrzebny, albo wydrukować. I to tak na tyle, bo właśnie skończył mi się czas, ile chciałam wam tak pokrótce powiedzieć. Tak jak wspominałam, oczywiście najlepiej jest się po prostu przeklikać przez serwis. A jeśli teraz macie jeszcze jakieś pytania do tego, jak serwis działa, jakieś takie konkretne rzeczy, to bardzo proszę, mam jeszcze sekundę. Jeśli przyjdą wam do głowy później, to oczywiście też bardzo chętnie, a jeśli są do głowy już po zakończeniu naszego spotkania, to po prostu piszcie do nas maile i tyle, i będziemy po prostu na nie odpowiadać. Tak samo, jeśli będziecie mieli po przeklikaniu się jakieś pomysły na to, co można by ulepszyć, co waszym zdaniem byłoby ciekawą funkcjonalnością, to po prostu piszcie do nas i my w miarę naszych możliwości czasowo-budżetowo-programistycznych po prostu będziemy wdrażać te pomysły. I sporo rzeczy, które w ogóle pojawiły się w serwisie, wzięły się właśnie stąd, że użytkownicy podpowiedzieli, jak ich zdaniem ten serwis mógłby działać lepiej. Żadnych pytań na razie nie widzę. Pewnie jak po prostu się sami trochę przeklikać przez to, co się dzieje, to będziecie ich być może trochę mniej, ja mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że serwis jest tyle intuicyjny, że sobie sami z tym poradzicie. I teraz już oddam głos Łukaszowi, który będzie mówił już o nie o otwartych zabytkach, tylko o innych serwisach. Tutaj jeszcze widzę pytanie o to, czy można dodawać wycinki z gazet. Tak, jak najbardziej, o ile, czy to jest tak, w samych ciekawostkach i anegdotach nie bardzo jest możliwość dodawania zdjęć, to są rzeczy, czy to są tekstowe miejsca, ale można dodać taki wycinek do galerii i w ciekawostkach opisać, co w nim jest i po prostu skierować do tego zdjęcia, więc w tym sensie tak. Najbardziej, ale zdjęć jako obrazku w anegdotach nie dodać. Ale może to jest rzeczywiście rzecz, o której trzeba pomyśleć. Dobrze, to ja oddaję w takim razie głos Łukaszowi. I zapraszam do słuchania. Cześć. Słyszycie mnie? Napiszcie, czy mnie słyszycie. Pozdrawiam was serdecznie z Lublina, z Bramy Grodzkiej.
Czyli ktoś słyszy. Dobrze, super. Cześć Karina. Więc tak, zaczynamy. Generalnie mam parę slajdów zrobionych, będzie krótka prezentacja, ale poza tym chciałbym Wam pokazać po prostu te narzędzia online, bo wszystkie one są dostępne w sieci. Dzięki za pozdrowienia. I po prostu zachęcam do ich przeklikiwania. Temat jest bardzo szeroki, więc tych narzędzi jest cała masa i są na bardzo różnym stopniu zaawansowania. Czyli z jednej strony są tam narzędzia, do których nawet nie trzeba się logować, żeby coś ciekawego zrobić, ale z drugiej strony są też oczywiście narzędzia, do których potrzebny jest hosting i najlepiej programista, który to wszystko skonfiguruje. Zakładam, że będziecie realizować różne działania i różne projekty, więc pokażę tego typu narzędzia i tego. Generalnie jeszcze chwilę o tym, co robię. Zajmuję się koordynacją Laboratorium Nowe Media w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN i pokażę Wam od razu może jakieś nasze strony, także będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje u nas. Też te technologie, które wybrałem, są w 90% przetestowane przez nas, czy podczas jakichś warsztatów, czy podczas po prostu wdrożeń, które robiliśmy i które działają w sieci. Dobra, włączam pit. Mam nadzieję, że zaraz będzie widać. Sekunda, jeszcze się łączy tutaj to oprogramowanie do webinarów. Dobrze, jeszcze raz muszę włączyć, więc jeszcze sekundę poczekajcie. Mam nadzieję, że się zaraz włączy. Zaczęło działać. Dobrze, napiszcie, widzicie mój ekran? O, super, dzięki. Więc tak jak mówiłem, pracuję w ośrodku Brama Grodzka i te trendy, o których chcę mówić, czyli podzieliłem te narzędzia na różne takie trendy, o których się mówi, które są w różnych raportach, które się tam gdzieś dzieją. Czyli tutaj macie je wypisane i tak takie będę pokazywał. A jeszcze obiecałem, że pokażę te nasze strony. To jest nasza strona główna. I oczywiście mamy bibliotekę cyfrową, w której udostępniamy wszystkie materiały, które pozyskujemy i możemy pozyskać. W tej chwili to jest
70 tysięcy publikacji. Drugim takim ważnym serwisem, który u nas funkcjonuje, jest Leksykon Lublin. To jest taka nasza baza wiedzy tworzona również z naukowcami, z mieszkańcami. Jest tutaj ponad 3000 haseł, które właśnie opowiadają o Lublinie, o też regionie lubelskim pod bardzo różnymi aspektami. Co bardzo ważne, oprócz takiego hasła na styl Wikipedii, są tutaj materiały z biblioteki multimedialnej, te 70 tysięcy. A potem robimy różnego typu remiksy, jak my to nazywamy. I tutaj jest model z XVI wieku z Lublina, który, tak jak widzicie, działa w przeglądarce internetowej i można sobie do niego wejść, posiadając wtyczkę Google Earth. Więc to taki szybki przegląd tych naszych różnych działań. No i przechodzimy do pierwszej kategorii narzędzi. To są narzędzia do udostępniania zasobów. I jeszcze, aha, spróbuję przesunąć prezentację nieco na lewo. Dobrze, to za chwilę to zrobię. I teraz mam nadzieję, że widzicie moją przeglądarkę. I chcę Wam pokazać pierwszy serwis, bo z udostępnianiem zasobów jest tak, że generalnie po prostu trzeba sobie zainstalować na serwerze jakieś oprogramowanie. Zaraz podam różne przykłady. Ale ostatnio pojawił się nowy serwis, który jest tworzony głównie przez Europeanę i przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Nazywa się LoCloud. Adres widzicie tutaj, locloudhosting.net. I jest on o tyle interesujący, że do końca 2015 roku jest całkowicie za darmo. Potem będzie częściowo płatny, ale generalnie, tak jak tutaj twórcy piszą, 500 MB powierzchni dyskowej na tym hostingu będzie cały czas za darmo. To powoduje, że możemy dzięki temu stworzyć, tutaj pokazuję zaplecze tego serwisu już po zalogowaniu i po stworzeniu sobie konta. Możemy sobie tutaj stworzyć prostą bibliotekę cyfrową z wykorzystaniem takiego darmowego oprogramowania Omeka, które możemy sobie również zainstalować u nas na serwerze, ale tu mamy właśnie to na hostingu LoCloud. I jak to działa? To działa tak, że po prostu dodajemy sobie zdjęcia, dodajemy sobie książki, dodajemy sobie publikacje. Możemy je sobie opisać w formacie Dublin Core, który jest tak pożądany przez Europeanę. Tutaj dodałem jakieś przykładowe zdjęcie z Wikipedii. Można oczywiście dodać lokalizację. Też można ten materiał gdzieś tam osadzić. I tak jak mówię, ten system jest bardzo, bardzo prosty. Ma taki dosyć przejrzysty interfejs i można sobie po prostu dodawać nowe serwisy. Generalnie tutaj już kilka kolekcji powstało. One nie są jakieś bardzo, bardzo rozbudowane, ale możecie sobie na tej stronie podejrzeć, jak to wszystko działa. Takie najbardziej rozbudowana jest jakaś zagraniczna kolekcja z też bardzo ciekawymi materiałami i jest już tego sporo. Więc jest to ciekawe rozwiązanie dla instytucji, które czy organizacji, które by chciały stworzyć bibliotekę cyfrową, ale nie bardzo mają serwer, nie bardzo mają wsparcie informatyków, tylko po prostu muszą skorzystać z czegoś, co jest w sieci. Zobaczę, czy są jakieś pytania, może coś się pojawiło. O, dzięki za wstawienie linka. I jadąc dalej, tak jak mówiłem, tą Omekę można zainstalować po prostu u siebie na serwerze, pobierając
pobierając z tej strony. Nie musimy korzystać z tego hostingu Locklouda. Omeka jest dosyć wdzięczna, bo technologie, które są wykorzystane do jej stworzenia, to PHP i baza danych MySQL, więc na większości hostingów ona się instaluje, aczkolwiek nie na wszystkich. Robiliśmy tutaj w Bramie Grodzkiej takie warsztaty, które polegały na tym, że właśnie ludzie mogli sobie zainstalować Omekę. To nie trwało zbyt długo i parę takich serwisów powstało. Alternatywą bardziej skomplikowaną i technologicznie, ale dającą też większe możliwości do Omeki jest takie oprogramowanie DSpace. DSpace jest tworzony w Stanach, był oryginalnie stworzony przez MIT i też jest to fajna możliwość na stworzenie repozytorium albo biblioteki cyfrowej. I tak jak Wam pokazywałem, my tu w Bramie Grodzkiej korzystamy z oprogramowania Delibra, też produkowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Ono bardzo łatwo się integruje z Federacją Bibliotek Cyfrowych czy z Europeaną, także ma też rozbudowane narzędzia do administracji plikami cyfrowymi, danymi użytkownikami, więc dlatego postanowiliśmy właśnie z Delibry korzystać. Oczywiście nie wiem, czy macie jakieś systemy do stron, ale wspomnę tutaj o zdecydowanym liderze tworzenia serwisów, czyli WordPress. WordPress, jak wiadomo, można sobie zainstalować czy na własnym hostingu, czy utworzyć konto na stronie WordPress.com i po prostu korzystać z darmowego hostingu. Również chciałbym wspomnieć o takim oprogramowaniu do tworzenia serwisów. Cały nasz leksykon, który Wam pokazywałem, właśnie stoi na Drupalu i jest to oprogramowanie trochę bardziej rozbudowane niż WordPress. Ma więcej możliwości i z Drupala też korzysta bardzo wiele stron i osób na całym świecie. Czyli to są takie podstawy. Mamy albo zbudowaną bibliotekę cyfrową, albo repozytorium. Możemy tam wrzucać pliki. Skorzystając z WordPressa czy z Drupala możemy zbudować serwis czy projektu, czy instytucji, czy jakiejś inicjatywy. I potem przychodzi czas na to, żeby właśnie używać tych informacji, używać tych danych, w jakiś sposób je remiksować. Ale przed zrobieniem tego kroku warto te dane, czy te obiekty, tak jak Kasia pokazywała na przykładzie otwartych zabytków, opisać. I w przypadku, jeżeli mamy te obiekty dobrze opisane, bo są u nas w zasobie, albo dostaliśmy je od kogoś i ktoś je dobrze opisał, to mamy szczęście. Ale bardzo często dzieje się tak, że skany czy różnego typu obiekty cyfrowe są źle opisane albo niewystarczająco opisane. I chciałem pokazać takie bardzo ciekawe narzędzie, które się zwie Metadata Games. To są różnego typu gry. One były tworzone wspólnie z Biblioteką Brytyjską Narodową i wszystkie są za darmo. Jak to działa? Wchodzimy sobie na, tutaj mam akurat włączoną grę Sleepy Robot i uczymy tego naszego robota po prostu, jak opisać dane zdjęcie czy dany materiał z biblioteki cyfrowej. On się tu ładuje, tak? I pokazuje się tutaj nam jakiś starodruk, albo książka, albo innego typu skan. Tu możemy sobie wpisać jakieś słowo i uczymy naszego
uczymy naszego robota, jak to wygląda. Oczywiście ta gra, o, robot odpowiedział, że to ma sens. I ta gra ma na celu oczywiście zebranie jak największej ilości słów kluczowych i zachęcenie społeczności do tego, żeby po prostu pomogła nam opisać te materiały. Właśnie na stronie Metadata Games mamy tych gier znacznie więcej. One w większości są dostępne na serwisie GitHub, czyli jeżeli współpracujecie z jakimś programistą, możecie prosić o próbę zaimplementowania tego oprogramowania. Tutaj są te gry jeszcze w wydaniu British Library i skanów właśnie z tej biblioteki. Wtedy tutaj wpisujemy już bez tego robota, wpisujemy po prostu tagi i serwis sprawdza, czy były już wcześniej wpisane, czy po prostu są nowe i statystycznie możemy sobie określić, ile jest tych dobrych, ile jest jakichś przypadkowych, a ile jest po prostu bez sensu i są po prostu dla zgrywy. Czyli tak, mamy ten serwis, mamy za pomocą Metadata Games albo innego serwisu opisane tagi i chcemy zrobić coś dalej z tym materiałem. No, między innymi dlatego, żeby zachęcić użytkowników, czy pokazać to szerzej w sieci. I tutaj my używamy takiego słowa remix na określenie właśnie tych działań, które są związane z przetwarzaniem tych materiałów, szczególnie właśnie przez użytkowników. Ale tutaj chciałem pokazać może nie do końca narzędzie, ale też w pewnym sensie narzędzie, może bardziej przypadek muzeum, Rix Muzeum, które ma ogromną kolekcję opublikowaną, bo to jest ponad 200 tysięcy prac. Wiadomo, są to bezcenne kawałki sztuki, kultury i tak dalej. I oni mają taką swoją aplikację, która się nazywa Rix Studio, w której możemy tworzyć własne kolekcje, układać te zdigitalizowane materiały. I oprócz tego jest tworzony konkurs. Muzeum Rix Studio organizuje już dwukrotnie. I jak to działa? Otóż oni zachęcają ludzi, żeby stworzyli po prostu jakiś remix dzieł, które są zgromadzone w serwisie Rix Muzeum. Tak jak widzicie tutaj, zachęcają do tego bardzo ciekawymi nagrodami, bo główna nagroda to jest 10 tysięcy euro. Ale jak możemy się dowiedzieć z tego filmiku, który o tutaj można sobie kliknąć, ja mam go już otwartego, na ten konkurs przyszło 892 zgłoszenia. Czyli to pokazuje bardzo mocno, że internautów, tak zwanych internautów, tą grupę docelową, do której chcemy dotrzeć, trzeba bardzo mocno zachęcić i zmotywować do tego, żeby przysłała te zgłoszenia, prawda? Bo mamy bardzo piękną, dużą kolekcję sztuki, mamy konkurs, w którym można wygrać bardzo fajne nagrody i przychodzi 892 zgłoszenia. No, różnie można oceniać tą liczbę, ale tutaj warto zwrócić na to uwagę, bo załóżmy, że wymyślimy sobie narzędzie, czy znajdziemy sobie narzędzie do tworzenia remiksu i zainstalujemy sobie na serwerze, prawda? I nagle budzimy się z tym, że nikt tam nie wchodzi, prawda? Bo nie mamy tak fajnych nagród, na przykład jak Rix Studio, więc po prostu wysiłek, który trzeba włożyć w moderowanie społeczności, poinformowanie ludzi o tym jest myślę, że stosunkowo dużo. No i z tą uwagą chciałem pokazać kilka
prostszych narzędzi niż te, o których mówiłem na początku. Tak jak mówiłem, starałem się szukać narzędzi darmowych, które byłyby po prostu łatwe w użyciu, najlepiej bez logowania. I tu jest pierwszy taki serwis, który wykorzystujemy podczas warsztatów z nauczycielami. Nazywa się Thinklink i polega on na tym, że możemy tutaj opowiadać historię z wykorzystaniem zdjęć. Czyli mamy jakieś ładne zdjęcie, dodajemy do niego dodatkowe materiały, potem to publikujemy. Także bardzo, bardzo fajny serwis, łatwy w obsłudze. Też można tutaj wkładać filmiki i tego typu materiały multimedialne. Kolejnym takim fajnym serwisem, z którego też sporo osób obserwujemy, że korzysta, jest serwis Poltan. On polega na tym, że mamy bardziej zaawansowany edytor prezentacji, czy wręcz animacji, tak wygląda, niż PowerPoint. Możemy tutaj tworzyć takie bardzo komiksowe prezentacje, animacje. No oczywiście trzeba uważać, żeby z tym nie przesadzić, bo może wyjść bardzo, bardzo kiczowato, ale efekty no, mogą bardzo, bardzo fajnie wyglądać i bardzo fajnie działać. Też serwisem, z którego często korzystamy, jest Popcorn Maker od Fundacji Mozilla. On działa podobnie jak Poltan, ale jest myślę, że dużo bardziej otwarty. Tak jak widzicie, mamy tutaj timeline, możemy tutaj wrzucać różnego typu materiały, jak wideo, zdjęcia i tak dalej, a do tego dodawać różnego typu napisy, mapy, obrazki, też jakieś wstawki z Wikipedii i dodatkowe materiały, i w ten sposób opowiadać historię. Oczywiście on oferuje tutaj zapis tego projektu i udostępnienie go w sieci, także można spokojnie to wykorzystywać do pokazywania materiałów, szczególnie tych na wolnych licencjach. Kolejnym ciekawym serwisem z tego segmentu jest serwis Spy. On polega na tym, że jeżeli mamy wydarzenie bardziej medialne, które jest widoczne w mediach społecznościowych albo w jakichś serwisach internetowych, to możemy dzięki Storyfy zebrać te interesujące nas materiały. Tutaj jest ciekawy przykład The Metropolitan Museum of Art i oni po prostu wrzucają różnego typu materiały czy z jakichś wydarzeń, czy dotyczące kolekcji. Tutaj jeden przykład i mamy wpisy z Twittera dotyczące kolekcji. Oczywiście tutaj nie tylko Twitter wchodzi w grę, ale również Instagram, no i wszystkie te serwisy, które mają API, do których można się podłączyć i takie informacje pobrać. Bardzo gorącym tematem, interesującym tematem jest też grywalizacja. Bardzo wiele instytucji próbuje coś takiego robić. Fundacja Orange tutaj pokazuje, jest autorem takiego poradnika Grywalizacja, zrób to sam, warto się z tym zapoznać. A jako narzędzie chciałem pokazać Wam taką grę, która się nazywa Habit RPG. I ona polega na tym, że grywalizujemy tam swoje życie po prostu. To jest taki filmik, który pokazuje, jak to wygląda, jak wygląda ten interfejs. Jest bardzo wiele takich
optymistycznych, albo nawet hura optymistycznych opowieści o tym, że ta gra właśnie pozwala zbudować motywację do różnych rzeczy, więc dlatego o niej wspominam. I wygląda to tak, że po prostu mamy jakąś swoją postać, ona ma swoją siłę życiową i doświadczenie i realizując różne czynności, czy wykonując jakieś zaplanowane zadania, dostajemy za to punkty i po prostu postać zyskuje doświadczenie albo zyskuje jakieś tam dodatkowe nagrody. Co bardzo ważne, te, że tak powiem, questy, te zadania można robić ze znajomymi, czyli wtedy oni również dostają nagrody albo dodatkowe punkty i dzięki temu ktoś nam może powiedzieć, że słuchaj, nie zrobiłeś tego i tego, w tej grze zostałem na przykład ukarany tym, że dostałem ileś punktów mniej. Też jak wejdziemy na stronę Habit RPG, możemy zobaczyć, że oni planują dodanie takiej funkcjonalności dla rodzin i grup, więc to się dosyć mocno rozwija. No i tutaj pomysł jest taki, że można wykorzystać tą grę do zrobienia jakiegoś po prostu zadania związanego z naszą działalnością. Oczywiście też tu ważne jest to, żeby uważać na tą naszą grupę docelową, jak oni to odbiorą i jak to może funkcjonować potem w praktyce. Kolejnym trendem też, który bardzo mocno jest widoczny, jest tworzenie gier. Najczęściej tworzenie gier polega na tym, że płacimy jakiemuś serwisowi czy jakiejś firmie, która te gry tworzy, ale w takim bardzo podstawowym stopniu możemy spróbować generować tego typu narzędzia sami. I chciałem pokazać Wam taki serwis Scratch. On jest również tworzony przez MIT i generalnie to jest aplikacja dla dzieci do nauki programowania. Jest na szczęście w języku polskim. Działa bardzo, bardzo prosto, bo wrzucamy sobie w takie okienko jakieś grafiki, które się nam będą ruszały i możemy, przeciągając takie oto elementy, po prostu wywoływać różne akcje i tutaj robić animacje, zmieniać wygląd tych elementów, czy tworzyć właśnie takie gry. To nie są jakieś zaawansowane produkcje, ale na warsztaty z dziećmi, czy na właśnie próby wykorzystania materiałów, które mamy w swoim zasobie, są bardzo, bardzo interesujące. No i oczywiście jest mnóstwo bardzo profesjonalnych narzędzi do tworzenia gier. Tutaj pokazuję takie narzędzie Unity 3D, z którego my też korzystamy do jakichś większych i bardziej zaawansowanych produkcji. I Unity, w tej chwili w Unity powstaje większość mobilnych na świecie, no ale oczywiście, żeby obsługiwać to, trzeba mieć już umiejętności programistyczne i po prostu to są już większe produkcje, bo potrzebujemy grafików, potrzebujemy dźwiękowców i całego sztabu ludzi, żeby wyprodukować taką grę. Także tych silników jest znacznie więcej, jeżeli będzie ktoś tym zainteresowany, to możemy o tym pogadać. Kolejnym trendem, który też jest bardzo popularny i się mocno rozwija, jest poszerzona rzeczywistość. I tutaj pokażę dwa serwisy przykładowe. Generalnie takim serwisem, z którego my korzystamy, aplikacją, jest Layer. Layer polega na tym i głównie zarabia na tym, że sprzedaje właśnie interaktywny druk, czyli
Tak jak tutaj na filmiku mamy kubek kawy, włączamy aplikację Layer, czy reklamę w gazecie, czy jakąś wizytówkę, tak jak w tym przypadku, i na ekranie telefonu komórkowego czy tabletu pojawiają się dodatkowe opcje związane właśnie z możliwością zamówienia, kupienia biletu czy szybkiego zadzwonienia. I to jest niestety opcja płatna, ale tutaj pokazuje się taka dodatkowa rzecz związana z geowarstwami, gdzie możemy sobie po prostu dodawać punkty i te punkty wyświetlają się nam w przestrzeni miasta. Tutaj filmik z naszego przewodnika po Lublinie, którego dodaliśmy zdjęcia, modele 3D, wiersze, opowieści o Lublinie z historii mówionych i po prostu można zwiedzać sobie miasto z wykorzystaniem właśnie poszerzonej rzeczywistości i telefonów komórkowych. Generalnie to nie jest jakoś mega popularne. Cały czas traktujemy to jako eksperyment, ale jest to bardzo, bardzo fajna opcja, szczególnie dla tych osób, które mocno korzystają z telefonów komórkowych i tabletów. I kolejną aplikacją, z której jeszcze nie korzystaliśmy, ale myślę, że jest bardzo, bardzo interesująca, jest Zoburs. Polega to na tym, że możemy sobie tutaj w takim dosyć przyjaznym edytorze tworzyć książki właśnie z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości. I polega to na tym, że prawda, włączamy sobie tą aplikację, tworzymy książkę i potem ona w takim specjalnym playerze się nam pokazuje. Oprócz tego, że oczywiście ona się może pokazywać na stronie, to również mamy opcję korzystania właśnie z jakiegoś markera, kiedy włączymy go i pokażemy kamerce właśnie w laptopie czy w telefonie komórkowym, to ta książka, tak jak tutaj zaraz Wam pokażę, ona się pojawia po prostu w tej kamerce, dzięki temu interakcja jest zupełnie, zupełnie inna. Oczywiście to tylko jeden z przykładowych serwisów i tych narzędzi jest znacznie więcej. Kolejnym serwisem i kolejnym trendem jest internet rzeczy. I tutaj jest bardzo wiele kontrowersji z tym związanych, ale już nie zagłębiając się w nie jakoś mocno, chciałem pokazać serwis, który się zwie IFTT, 3T na końcu, i polega on na tym, że możemy sobie zautomatyzować pewne czynności związane na przykład właśnie z internetem rzeczy. Czyli logujemy się tutaj, szukamy jakiejś instrukcji i po prostu możemy sobie ustalić jakąś czynność związaną z tym. Szukam czegoś, co by nie było jakoś bardzo, bardzo śmieszne, ale no na przykład tak, jeżeli jakaś tam temperatura spadnie, to wtedy jakaś przychodzi jakieś powiadomienie, przychodzi na jakieś powiadomienie na telefon. Są też tutaj recepty związane z mediami społecznościowymi czy z samochodami, więc no myślę, że to jest też ciekawa rzecz do przemyślenia, czy można by było to jakoś wykorzystać do właśnie działalności w obszarze kultury. To tyle z tych narzędzi. Widzę, że są linki. Także jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie, żebym coś jeszcze bardziej szczegółowo omówił, to dawajcie znać. I generalnie chciałbym jeszcze Wam powiedzieć chwilę o bezpieczeństwie tych wszystkich danych, bo
Bardzo dużo serwisów jest może nie całkiem, czy nie do końca właściwie zabezpieczonych. Jak ostatnio obserwujemy, mamy włamania do banków, tak, są sparaliżowane loty i tak dalej. Podobne rzeczy mogą się zdarzyć w tych serwisach, które pokazywałem, albo w takich serwisach, z których korzystamy. I warto tutaj pomyśleć o zabezpieczeniu tych wszystkich materiałów i sprawdzeniu tego, czy jest jakaś opcja backupu tego wszystkiego. Czy możemy zgrać gdzieś zgromadzone dane i po prostu mieć to w drugim miejscu bezpieczne i mieć takie bezpieczeństwo, że jeżeli ktoś tam się włamie, jeżeli ktoś jakieś rzeczy nam skasuje, czy gdzieś to przepadnie, to mamy jeszcze jakąś kopię. Dobrze, to czekam na Wasze pytania, jakieś komentarze i uwagi. Być może chcielibyście jeszcze coś zobaczyć bardziej szczegółowo, albo jeszcze coś dodatkowo wyjaśnić. Dobrze, to skoro nie ma chwilowo pytań, to chciałem Wam jeszcze pokazać dwa takie spisy. Jeden spis, bo tak jak mówiłem, tych aplikacji jest bardzo dużo, ale jeden spis jest na stronach amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych i tam są tak dosyć precyzyjnie wybrane różne aplikacje, między innymi te, o których mówiłem dzisiaj, właśnie do tworzenia jakichś projektów i do wykorzystywania ich w praktyce bibliotek szkolnych. Tutaj są różne serwisy, nie tylko do tworzenia jakichś rzeczy czy angażowania użytkowników, ale również takie z contentem. Oni publikują to co roku, od 2009 roku, więc to jest znakomity spis. I drugi spis, tutaj jest taki skomplikowany link, ale pokazuje ogrom tego wszystkiego. On jest nie do końca związany z kulturą, ale z narzędziami marketingowymi, które też często się przecież wykorzystuje. No i tutaj widać ogrom i szaleństwo tego wszystkiego, jak wiele tych możliwości jak wiele tych możliwości istnieje i jak dużo jest różnych pól, w których różnego typu aplikacje można wdrażać. I warto sobie spojrzeć na to i sprawdzić, czy coś może Wam ułatwić pracę, czy zainteresować, czy ułatwić dotarcie do Waszych odbiorców. Ten link może wkleję w czat, bo jest dosyć skomplikowany. No i na końcu takie zdjęcie, które bardzo lubię pokazywać, to jest właśnie Rijksmuseum i obraz Straż Nocna Rembrandta. No i mamy tych odbiorców. I tutaj mogą być dwa scenariusze. Pierwszy taki bardziej optymistyczny, że oni robią właśnie coś z tym oprogramowaniem Rig Studio i wrzucają jakieś swoje zwiedzanie na przykład po Rig Muzeum. No a druga opcja jest taka, że są na Facebooku, czy kontaktują się ze znajomymi, czy na Instagramie, czy na innym tego typu serwisie.
Więc opcji jest wiele, ale ważne jest też, żeby spróbować dotrzeć do ludzi przez te urządzenia. To będzie takie wyzwanie na koniec. Więc tak, jeżeli macie pytania, to dawajcie znać. Jakiegoś maila może wyświetlę swojego. Gdzie ja tu mam maila? O, to jest tak, to jest koniec prezentacji. Tutaj jest mail do mnie, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, czy będziecie chcieli znać szczegóły, to piszcie. I okej, jest pytanie. Coś darmowego do edycji zdjęć. My korzystamy z... Tylko pytanie, Karina, czy online, czy może być offline? Bo jeżeli offline, no to my korzystamy głównie z Picasy i z Irfan View. Generalnie bardzo lubię Irfan View, ale tam jest taka dosyć niejasna licencja i ja napisałem po prostu do twórcy Irfana, żeby nam licencji udzielił. I on udzielił nam licencji, więc możemy z tego legalnie korzystać. I no, oczywiście korzystamy z GIMP-a i korzystamy z do tego drugiego adres. I korzystamy z pakietów Photoshopa, no, ale to nasi graficy. I generalnie no, to ten Irfan no, to jest bardziej taka może przeglądarka i podstawowa edycja, tak? Czyli zwiększanie, zmniejszanie. Jakaś tam podstawowa korekcja, a tak na co dzień, jeżeli jakaś bardziej zaawansowana edycja, to korzystamy z GIMP-a po prostu. On jest trochę może trudniejszy niż Photoshop, czy ma inny interfejs, ale można się tego nauczyć i spokojnie z GIMP-a korzystać. To adres GIMP-a dla porządku. I dobrze. I teraz pytanie od Kasi. Czy w ramie korzystamy z jakichś narzędzi cyfrowych do współtworzenia waszych działań przez odbiorców? To znaczy tak, na pewno korzystamy z takiego systemu komentarzy, bo trafiła do nas kolekcja ponad 2000 szklanych negatywów, które były tutaj na rynku, zresztą w Lublinie, ukryte przez bardzo wiele lat od II wojny światowej. I zrobiliśmy po prostu taki serwis do komentowania i rzeczywiście dzięki niemu dostaliśmy sporo informacji o tych zdjęciach. Generalnie w większości wypadków jest tak, że te nasze działania są bardzo lokalne, więc my wiemy, które osoby się czym zajmują i po prostu ich pytamy o to, czy mogą po prostu wziąć udział w naszym projekcie, na przykład Leksykon Lublin. I ten serwis powstaje bardzo społecznościowo, ale nie zrobiliśmy do tego jakichś szczególnych narzędzi, no bo tak jak mówię, nie do końca widzimy potrzebę tego. Też przez jakiś czas mieliśmy na przykład w Delibrze włączone komentarze i możliwość dodawania własnych tagów do zdjęć, ale no, popularność tego była ograniczona. Także
Tutaj no, kluczowe jest to, żeby mieć dobrze wybraną grupę docelową, wiedzieć, że ludzie będą z tego korzystali i po prostu mieć możliwość no, zachęcenia ich do działania. Także nie wiem, czy ci odpowiedziałem, Kasiu, na pytanie, ale tak to wygląda. Czyli podsumowując, ten system z Delibry, system komentarzy, a tak poza tym po prostu zwracamy się do osób. Bo ktoś przyszedł do nas kiedyś z takim pomysłem, jeszcze kontynuując ten wątek, żeby do tych makiet naszych 3D zbudować serwis społecznościowy i po prostu, żeby ludzie dopisywali jakieś informacje i tak dalej. No i my pomyśleliśmy nad tym, no i stwierdziliśmy, że tak merytorycznie, żeby coś dodać do tych makiet, no to jest 10-15 osób w Lublinie, w większości nam znanych albo takich, z którymi się kontaktowaliśmy. I tworzenie serwisu społecznościowego do nawet prostego, tak, gdzie mamy jakieś tam dodawanie informacji, jest, no jest bezpodstawne, tak, bo grupa, która może wziąć udział w tym, jest dosyć mała. Dobra, czy możesz jakieś polecić narzędzie wspomagające promocję wydarzeń kulturalnych, o którym jeszcze nie było mowy? To znaczy tutaj na pewno kluczowa jest dobra diagnoza grupy docelowej, do której chcemy, ludzi, do których chcemy dotrzeć, i pod tym kątem można wybierać narzędzia. Bo czasem, w zależności od tego oczywiście, jak instytucja działa, najlepszym sposobem jest po prostu czy pójście do ludzi, czy powieszenie jakiegoś plakatu. My korzystamy też oczywiście z mediów społecznościowych. No i jak wynika ze statystyk marketingowych, bardzo skuteczne są cały czas newslettery. Czyli jeżeli mamy dobrze zebrane maile, nie kupowaliśmy jakichś przypadkowych baz, tylko rzeczywiście mamy bazę odbiorców i wyślemy im maila, który trafi w ich gusta, w ich zainteresowania, czyli najlepiej, jeżeli mamy posegmentowaną bazę, to wtedy warto. Ale to zależy od skali działań i zależy od tego, prawda, do ilu osób chcemy dotrzeć. Też taką promocją mogą być te serwisy tworzone, czy takie aplikacje jak makiety, bo oczywiście tutaj jest już duży projekt, duży wysiłek, dużo ludzi zaangażowanych, ale one fajnie się rozchodzą w internecie, mają taki potencjał wirusowy i wtedy bardzo wiele osób do nich dociera i cały czas ruch internautów właśnie w tym serwisie, gdzie makiety się znajdują, jest znaczny, więc myślę, że warto też korzystać z takich niestandardowych form. Dobrze, to coś jeszcze? Chyba będzie tyle. Więc dzięki serdeczne za uwagę, za czas, który poświęciliście. Jeżeli mielibyście pytania, miałbyście pytania, to polecam się. I dzięki serdeczne za uwagę. Nie wiem, czy już mam zakończyć, ale może Centrum Cyfrowe zaraz coś napisze. Okej, to się rozłączam. Pozdrawiam jeszcze raz i zapraszam oczywiście do Lublina i mam nadzieję, że wasze projekty wyjdą jak najlepiej.